Witam serdecznie w kolejnym odcinku przygód niesławnego czarodzieja. Tak, Harry Potter i kamień filozoficzny. Kontynuujemy przechodzenie sprawdzianu. Incendio, czy tam Incendio, jak kto woli. I jak się okazuje, nie tylko my właśnie zaliczamy sprawdzian, bo mamy tu jakąś uczennicę. Tak, a co robi Incendio dokładnie? Incendio sprawia, że rośliny, na które rzucamy to zaklęcie, po prostu więdną i są niezdatne do życia. No, ważka. O, na te drzewka też możemy rzucić flipendo. Troszeczkę fasolek przybędzie w ten sposób. Tak, ale oczywiście nie jest to konieczne, no ale zawsze warto, no, żeby coś tam... Żeby się jeszcze... o parę fasolek wzbogacić w ten sposób. No i teraz tak, żabka, poproszę. I jest kolejna gwiazdeczka, to już jest gwiazdka numer 3. Dobrze, i teraz możemy sobie przejść dalej, więc otwórzmy. Sezamie, otwórz się. O. I znowu ważki. Siła mi stąd. Księga zapisów, fajnie. Idziemy w tę stronę, bo przynajmniej tak wskazują strzałki. Tak, oczywiście nie strzałki na klawiaturze, tylko no takie strzałki, o, takie drogowskazy, o, można tak rzec. Dobrze, ta winda nas przeniesie. No, taka bardzo, bardzo prosta winda. Tak, jeszcze bez przycisków i w ogóle. Okej, okay. Tu się kolejna platforma porusza. O, i sobie skaczemy tutaj. Jeszcze się upewnię, czy... Nie, tu chyba już nic nie ma poza tym, więc... Gnomy, gnomy, chodźcie tutaj do mnie. Nie, nie zbliżysz się do mnie, wybacz mi. Może innym razem ci się uda, kolego. O, skrzynka. A co w niej? O, to co zawsze. Aha. Dobrze, tu jakąś zagadkę wyczuwam. Ale... Czy to jest zagadka? Nie wiem. Po prostu są tu jakieś doniczki, z którymi będziemy mogli coś zrobić. O, może na przykład... Rzucimy Wingardium Leviosa na... Dobrze już nam znane pudła, tak, które zawsze tak samo wyglądają. Tak, stawiamy na podwyższeniach i zobaczmy, co się teraz wydarzy. O, pojawiła się woda z sufitu. Także teraz już tylko wystarczy ten guzik wcisnąć i w ten sposób każda doniczka już jest, jak widzicie, podlewana. A skoro tak, to te drzwi się otwierają. Gwiazdka numer 5 i schodzimy do niższej części. Dobra, otwórzmy. Co tutaj? No, to co zawsze. O, znowu gnomy. Także trochę teraz zabawę nas czeka. Mhm. Tutaj drzwiczki zamknięte, a tutaj ogromna roślina. Ale także i na tę ogromną roślinę możemy rzucić Incendio. No i możemy sobie spokojnie przejść w ten sposób. O, gargulec, tylko że taki dość nietypowy. Ale rozdaje fasolki, także czemu nie? O, żabka. Coś tak czułem, że za tym gargulcem coś ciekawego będzie. I się nie myliłem. Dobrze. Oj, Harry, daj spokój. Dobrze. Ten moment już chyba był. Znaczy, podobne mieliśmy zadanie w pierwszym odcinku, gdzie mieliśmy...
otworzyć, jakby to powiedzieć, podwójne drzwi. Tak, czyli otworzyć trzeba drzwi i podnieść kratę, żeby móc przejść. Czyli trzeba te dwie rzeczy naraz zrobić. Taki już motyw wystąpił. Dobrze, poproszę fasolę. Dobrze, ciebie też zjemy na śniadanie. Tak, żeby się lepiej poczuć. I a co to za sceneria? O, ale się ciemno zrobiło. Jak grałem w tę grę pierwszy raz, to aż trochę się bałem tego momentu. Ale tutaj nie ma niczego takiego groźnego poza tymi roślinkami. No to nie ma zupełnie się czego obawiać. Dobrze, skacz, Harry, skacz. Bo czuję, że na szczycie coś będzie fajnego. Guziczek na pewno, ale to jeszcze nie koniec wspinaczki. Tak, gwiazdeczka i kufer jeszcze. No, Harry, co robisz? Sezamie, otwórz się. O, jeszcze więcej fasolek. Także bardzo dziękuję. No, możemy już stąd opaść. Siódma gwiazdka. Ciekawe, czy jeszcze jakąś znajdziemy. No, Harry, nie wygłupiaj się. Znaczy nie, może trochę przesadziłem, mówiąc nie wygłupiaj się. Tak, te roślinki też możemy sobie ominąć, bądź też rzucić incendio, jak wam wygodnie. Buzik. Tak, ile mamy już kart swoją drogą? 10. Także już 40% karty mamy zebranych. Czyli można też właściwie uznać, że mamy też 40% gry. No bo karty pojawiają się mniej więcej w tych samych odstępach, że tak powiem. No, nie mogę karty zebrać. Nie, dobra, już sama się zebrała, okej. Okay. Edgar Strugler, wynalazca fałszoskopu. Fałszoskop, oczywiście. Tak, dam sobie rękę uciąć, że nie wiem, co to jest do diabła. A co tu się wydarzy? Rzucimy flipendo. I co się dzieje? I nic takiego się nie dzieje. Dobra, no to pędzimy. Pędzimy. O, koniec sprawdziono, nareszcie. Trochę długi był. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You've collected all the challenge stars. Yes, wszystkie gwiazdki. To mi się podoba. 20 punktów kolejnych do naszego konta. Znaczy konta Gryffindoru właściwie. Cześć, Hagrid. There you are. I hope you did well in your herbology class. No, wyśmienicie nawet. Be best to discuss it back at my hut. Meantime, you're gonna be late for your broomstick training. Off you go. No, wpadniemy na herbatkę. Oczywiście. Czemu nie? Tu nic nie ma, a tutaj kiedyś był sekret, ale teraz już nie mamy do niego dostępu. O. A cóż się porobiło? O nie! O nie, znowu Malfoy. O, żeż ty. Jak ja cię tylko dopadnę, to popamiętasz. No pewnie, że cię złapie, Malfoy. Give me back Neville's rememberal, Malfoy. You want the rememberal back? See if you can catch it. Lepiej uważaj na moje tłuczki, a tego nie słychać.
Jak się przyspieszało? Kurczę, zapomniałem. A, F, dobra. Tak, musimy zrzucić Malfoya z miotły. Musimy w niego po prostu walnąć kilka razy. Tak, on co jakiś czas będzie wyrzucał w naszą stronę tłuczki, które mogą nieco nas zranić, więc uwaga. A poza tym to łatwizna, powiedziałbym. Takie życie, chłopcze. Takie wrażenie odniosłem, jakby rzucił czymś innym niż przypominajką. Ale nie, to mylne wrażenie, bo po prostu rzucił w nas w tą przypominajką całą. I remember now. I left Trevor near the herbology class. There are plants there that eat toads. No, współczuję ci, Neville. Tam droga do zielarstwa jest. Jest tak długa jak z Warszawy do Bydgoszczy chyba. Although I do not approve of your chasing Malfoy about, I'll admit you have remarkable talent on a broomstick. Ordinarily, first-year students may not compete in Quidditch. In your case, we might overlook that rule. Ooh. Harry, Gryffindor's first Quidditch match of the year is later this afternoon against the formidable Slytherin team. Slytherin. See you then. Nie, naprawdę. Dopiero co wstąpiliśmy do drużyny Quidditcha. A tu już mierzymy się z najsilniejszą drużyną, no to tak jakbyśmy zostali teraz rzuceni na głęboką wodę. Takie odniosłem wrażenie, naprawdę. Zamiast dać jakiegoś prostszego przeciwnika, to już od razu Slytherin. Już od razu na dzień dobry, mimo że jeszcze Harry w ogóle nie brał udziału w Quidditchu. Także no współczuję ci, Harry, ogólnie, że takie masz niełatwe życie w tym całym gmachu. Hogwarcie. Dobrze, a my już pędzimy. No tak się składa, że teraz wybieramy się do Hagrida. Tak, na herbatkę oczywiście. Czy tu coś jest? Bo zdaje mi się, że... Nie wiem, taka długa ta ścieżka. Jakby to była droga prowadząca dalej. Ale nie, moi drodzy. To jest ścieżka tak zwana nieobowiązkowa. Czyli taka ścieżka, po której się nie musimy poruszać, ale znajdziemy tu taki udekorowany kuferek. A w nim oczywiście... Bez niespodzianek. Fasolki. Dobrze, te przeszkody sobie zatrzymamy, żeby więcej nie przeszkadzały. No i teraz wracamy na główny szlak, bo tutaj poza kufrem nie było nic. O, żółw. Tak, to jest kolejna taka przeszkadzajka raczej, bo nic nie robi, prawie. O, kuferek kolejny. Dobrze. Już 244, nieźle. Ciekawe, czy zdołamy zebrać 1000. O, nie doskoczyłem. A, fasolki. No. Nie trzeba było jej otwierać na dobrą sprawę. Trzeba się wspinać raz jeszcze. Dobra, ile mam już punktów ogólnie? 280, ale Slytherin cały czas... Na prowadzeniu 336. Mimo, że od początku gry, moi drodzy, gramy perfekt.
Czyli gramy najlepiej jak to tylko możliwe. Zdobywamy wszystkie możliwe punkty, a i tak Slytherin jest pierwszy. Nie wiem, co to ma znaczyć. Nie wiem, no. Chyba nic, tylko liczyć na jakiś nieoczekiwany zwrot akcji. Bo to nawet grając perfekt, no nic z tego. Będziemy ciągle drudzy. No dobra, na razie przestańmy o tym myśleć. Jeszcze rok się nie skończył szkolny, więc jeszcze każdy może wygrać na dobrą sprawę. Tak, a o co tak ciągle walczymy, bo jeszcze chyba tego nie powiedziałem. Walczymy o puchar roku. Tak, czyli największe odznaczenie, jakie można otrzymać. O, a tutaj kuferek jest, tak. Zobaczmy, co w nim. Aczkolwiek... O, żabka była. To mnie dość zaskoczyło, że poza fasolkami było coś jeszcze. To się dość rzadko zdarza. Dobra, tu chyba musi być jakiś guzik, no bo jakby mielibyśmy się przedostać na drugą stronę. No właśnie, właśnie. No inaczej być nie mogło. Tak, droga do Hagrida też nie będzie zbyt krótka. Może nie będzie aż tak daleko jak z Warszawy do Bydgoszczy, ale też no, trochę się nachodzić będzie trzeba. Ale chyba coś mi się zdaje, że już jesteśmy blisko. O, już tam widzę jakąś furtkę. Także... No, nie było źle, jeśli chodzi o odległość. Nie jest źle, naprawdę. Ale jeszcze zanim tam się zbliżymy w ogóle, no to jeszcze sobie tutaj sprawdzimy korytarz. Dobra, wspinaj się. O, a to jaka fajna miejscówka. Takie jaskinie, Takie, no dość klimatycznie. Szkoda, że tylko tutaj. I szkoda, że takie małe to było. Ola! O, karta. No nareszcie coś naprawdę wartościowego. Bowman Wright słynie z wynalezienia złotego znicza, a ten złoty znicz jest używany oczywiście w meczu Quidditcha. Tak, za złapanie złotego znicza można zdobyć wiele punktów. Ale o zasadach jeszcze będzie mowa, także spokojnie. I z tego... Co myślę, chyba można jeszcze jedną kartę zdobyć, ale nie jestem pewien. Tak, nie wiem, czy jak się pójdzie tędy, to się dojdzie do karty, czy... No zobaczymy, bo... Ale coś mi tak świta, że tutaj też się ukrywa karta. No proszę bardzo. A jednak... Karta numer 13. Herpo Głupiec, starożytny Grek, pierwszy znany twórca Bazyliszka. Okej, i to już końcówka tego odcinka. Tak, bo już zbliżamy się do tej furtki. I tak zgaduję, że to już jest chata Hagrida, do której właśnie mieliśmy dojść. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z Harry'ego Pottera.